Tak, słowem wstępu, ja nazywam się Marta Sobota, zajmuję się genealogią od 18 lat, a od kilku również genealogią genetyczną. Analizuję wyniki genealogicznych testów DNA i pomagam je analizować innym osobom, znaleźć z krewnymi wspólnych przodków, odkryć pochodzenie oraz na moim blogu i social mediach uczę, jak to robić samemu. Ten webinar powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Twoje Korzenie w Polsce, które zajmuje się propagowaniem wiedzy na temat genealogii, przekazywania historii rodzinnej i lokalnej. Na stronie YouTube Stowarzyszenia znajdziecie wiele webinarów, dzięki którym dowiecie się, jak poszukiwać przodków w różnych zaborach, znaleźć informacje o emigracjach, historiach wojennych, genealogii chłopskiej, mieszczańskiej, szlacheckiej, czytaniu metryk i wiele innych. Ja sama uczestniczyłam w wielu webinarach stowarzyszenia i więc polecam je z własnego doświadczenia. A genealogia genetyczna bez genealogii tradycyjnej, takiej metrykalnej, jest nie do wykonania, ponieważ nawet jeżeli robimy test genealogiczny po to, żeby dowiedzieć się czegokolwiek o naszych rodzicach, jeżeli nic o nich nie wiemy, to i tak będziemy potrzebowali genealogii innych osób i nierzadko sami rozwinąć genealogię innych osób, żeby rzeczywiście czegoś o własnej rodzinie się dowiedzieć. Okej. Tutaj już słowem wstępu powiedziałam parę słów o sobie i stowarzyszeniu. Przejdziemy do planu webinaru. Najpierw powiem o tym, na czym polega genealogia genetyczna. Jaka historia jest zapisana w naszych genach, jakie historie możemy z nich odczytać? Co mi da zrobienie testu DNA? Pytanie czy pytania, na które chciałabym uzyskać odpowiedź? I tutaj, jakie są rodzaje testów, który wybrać? Jakie są ceny poszczególnych testów? Powiem trochę o obawach, z jakimi często się spotykam przed wykonaniem testu DNA. Podsumujemy wszystko. Następnie będzie część na pytania i odpowiedzi i bardzo serdecznie proszę o to, żeby zadawać pytania właśnie w tej części. Wtedy będzie włączony taki tryb właśnie zadawania pytań i proszę wtedy wpisujcie je w okienko. Na koniec podamy wyniki konkursu dla dwóch osób, które spośród uczestników, którzy są aktywni, zostaną wylosowane dwie osoby, które otrzymają książkę o genealogii napisaną przez osoby, które prowadzą stowarzyszenie, przez Kingę Urbańską i jeszcze dwie osoby, zapomniałam, Karolinę Szlęzak i jeszcze przez Przemka, którego nazwiska zapomniałam. Ok. Na czym polega genealogia genetyczna? Mamy tutaj takie schematyczne przedstawienie naszego drzewa genealogicznego. Gdy patrzymy sobie na takie drzewo, widzimy, ile potencjalnie historii jest w nich zapisanych. Mamy dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków, 16 prapradziadków, 32 prapradziadków i 64 poczwórnych pradziadków. To jest w sumie 126 osób, licząc tylko 6 pokoleń wstecz, więc widzimy, jak ogromny potencjał jest tutaj zapisany, taki historyczny i genetyczny. Na pewno dziedziczymy DNA po wszystkich pradziadkach, czyli 5 pokoleń wstecz. Jest tylko 0,01% szans, że nie dziedziczymy tego DNA, czyli to jest 1 do 10 tysięcy. W przypadku już 6 pokoleń wstecz, to jest około 0,5% szans, że nie odziedziczymy po jakimś przodku DNA. Dzieje się tak, ponieważ DNA autosomalne, czyli to, które dziedziczymy po połowie, po każdym z rodziców, zmienia się z każdym pokoleniem. Co pokolenie tracimy połowę informacji i to w bardzo losowy sposób. I właśnie z tego powodu mówimy, że w genealogii genetycznej możemy znaleźć krewnych, z którymi jesteśmy spokrewnieni do 6-8 pokoleń wstecz, mówiąc o takich właśnie testach autosomalnych, tych najbardziej popularnych, które pokazują nam mapki etniczności. Natomiast w linii żeńskiej i męskiej jesteśmy w stanie znaleźć wspólnych przodków znacznie dalej.
Więc na czym polega genealogia genetyczna? Ona łączy analizę metryk, dokumentów z wynikami testów DNA. Osoby, które badają swoje korzenie, zwracają się w kierunku genetyki, by uzyskać więcej informacji. Zdarza się, że w genealogii spotykamy się z tak zwanym murem nie do przeskoczenia, na przykład brakiem informacji o ojcu nieślubnego dziecka, lub kiedy metryki zostały zniszczone i nie ma roczników, które dotyczą naszej rodziny. Oznacza to, że z tego miejsca nie możemy dalej rozwinąć genealogii. Czasem dotyczy to bliskiego przodka, takiego jak dziadek czy prapradziadek, a z wynikami DNA możemy otrzymać wskazówki, które poprowadzą nas w kierunku odpowiedzi. Możemy z genealogią genetyczną potwierdzić naszą matrykalną genealogię lub ją obalić. Rozwikłać prawdziwość opowieści, legend przekazywanych w rodzinie, lub możemy odkryć nowe ścieżki naszych badań genealogicznych. Niektóre osoby na przykład zupełnie nie wiedzą, skąd pochodzą, a wynik genealogicznego testu DNA daje im listę krewnych, dzięki którym mogą zbudować swoją genealogię i informacje o pochodzeniu geograficznym. Takim przykładem muru nie do przeskoczenia może być historia moich pradziadków, którzy mieszkali na terenie obecnej Białorusi. Roczniki metryk z tamtymi aktami ich urodzenia nie istnieją, one zostały zniszczone. W rodzinie zachowała się informacja, że pradziadek, mimo że urodził się w 1907 roku w Mińsku, to pochodził z terenu, który obecnie jest w granicach Polski. Poprosiłam o zrobienie testu DNA siostrę mojego dziadka. I krótko po otrzymaniu wyników otrzymałam maila od pewnego Michaela, z którym ciocia miała wspólne DNA. Ten Michael pięknie rozpisał w mailu genealogię swoją i innych osób, z którymi ciocia również jest spokrewniona. Z tej analizy wynikało, że wspólnymi przodkami byli Szymon Łasa i Marianna Szwedzianka, którzy mieszkali w Sadkach koło Bydgoszczy. To była dla mnie niesamowita informacja, ponieważ potwierdzała pochodzenie tej rodziny z obszaru obecnej Polski centralnej. I test DNA już na samym początku dał mi informacje, których nie mogłabym znaleźć w metrykach, a później było jeszcze ciekawiej. Genealogia genetyczna pomaga też w takich sytuacjach, kiedy ten właśnie mur nie do przeskoczenia jest czasem tuż przed naszym nosem, kiedy na przykład ktoś nie zna jednego ze swoich rodziców, albo obojga, albo któregoś z dziadków, i nie zawsze jest możliwość, by dziecko dowiedziało się o swoich biologicznych rodzicach czy dziadkach z istniejących dokumentów. Wyniki testu umożliwiają takim osobom zbudowanie swojej genealogii, dowiedzenie się o swoim pochodzeniu, poznanie często krewnych biologicznych i spotkanie z nimi. I tutaj takim przykładem jest Pamela. Będę jeszcze o niej opowiadać w późniejszej części prezentacji. Każda komórka naszego ciała zawiera informację genetyczną przekazaną przez mamę i tatę. Oni otrzymali te informacje od naszych dziadków, dziadkowie od pradziadków. I z genów możemy odczytać nie tylko informacje medyczne, ale też historię naszej rodziny. Skąd pochodzą nasi przodkowie? Gdzie mieszkali na przestrzeni ostatnich 200-300 lat, a w przypadku linii męskiej i żeńskiej, nawet jak migrowali przez ostatnie 1000 lat? W genealogii genetycznej wykorzystujemy trzy rodzaje DNA. Pierwszy rodzaj DNA to jest DNA autosomalne, włączając w to chromosomy płciowe. Drugi rodzaj DNA to jest Y-DNA, czyli jeden z chromosomów płciowych, który analizujemy. I trzeci rodzaj DNA to jest DNA mitochondrialne. I tutaj powiem parę słów właśnie najpierw o DNA mitochondrialnym. Jest to rodzaj DNA, który jest dziedziczony po matce. Matka przekazuje DNA mitochondrialne swoim dzieciom, czyli ten rodzaj DNA może być zbadany zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę, ale to tylko kobieta będzie przekazywać te informacje dalej. To DNA bardzo rzadko mutuje, to znaczy, że mamy najprawdopodobniej identyczne DNA mitochondrialne, jakie miała nasza pra, 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 babcia.
ale właśnie tylko w linii żeńskiej. I przez to, że ono bardzo rzadko mutuje, to robiąc sobie taki test, dowiadując się, jaką mamy haplogrupę, nieczęsto są to informacje, w sensie właściwie no, nierzadko są to informacje, na przykład sprzed 1500, 2000 albo i więcej lat. Więc to, co musimy zapamiętać, to DNA mitochondrialne jest przekazywane z matki na dzieci. Ono ma też taką piękną symbolikę, ponieważ tak jak mama otacza opieką swoje dziecko, dodając mu siły do życia, powołuje je do życia, tak DNA mitochondrialne, DNA mitochondrialne, które jest zawarte w mitochondriach, nadaje energii każdej komórce naszego ciała do działania, ponieważ produkuje ATP. Drugi rodzaj DNA, który mamy, ale akurat nie wszyscy, to jest YDNA. YDNA, czyli DNA, które możemy zanalizować z chromosomu Y, jest przekazywane tylko z ojca na syna i mają je mężczyźni. W przeciwieństwie do DNA mitochondrialnego, przekazywanego z matki na dzieci, to DNA znacznie częściej mutuje, a to daje nam więcej informacji na temat tego, gdzie ci męscy przodkowie przebywali, gdzie oni migrowali, gdzie żyli w poszczególnych latach. Dzięki temu też, że te mutacje są częstsze, dwaj mężczyźni, którzy na przykład podejrzewają, że mają wspólnego męskiego przodka, bo mają takie samo nazwisko, ale na przykład genealogia matrykalna nie sięga do tych czasów, kiedy mogliby znaleźć tego wspólnego męskiego przodka, bo na przykład jest to powiedzmy 500 lat temu i akurat na tym obszarze nie będzie takich dokumentów, to oni z testu YDNA mogą sprawdzić, czy rzeczywiście mieli wspólnego męskiego przodka i mniej więcej kiedy to było. Tutaj jeszcze mogłabym dodać, że właśnie w zależności też od tego, jaką mężczyźni mają haplogrupę, to mniej więcej określenie, ile pokoleń wstecz mieli wspólnego męskiego przodka, będzie zależało od tego, jak często zdarzają się te mutacje w ich haplogrupie, ponieważ one są charakterystyczne dla poszczególnych haplogrup. Na przykład w jakiejś podgrupie one są co 2-3 pokolenia, w innej co 3-4 i właśnie w ten sposób się oblicza, kiedy mniej więcej dwaj mężczyźni mieli tego wspólnego męskiego przodka, który ich łączył. I trzeci rodzaj DNA jest to DNA autosomalne. To jest DNA, które dziedziczymy od wszystkich naszych przodków do około 6-8 pokoleń wstecz, czyli tam mieliśmy tylko linię żeńską i męską. Tutaj mamy informację genetyczną porówno po wszystkich naszych przodkach w każdej linii. Dziedziczymy 50% tego DNA od mamy i 50% od taty, około 25% po każdym z dziadków i około 12,5% po każdym z pradziadków. I tutaj jest tak, że tylko po mamie i tacie mamy idealnie 50%. Po dziadkach już naprawdę niekoniecznie 25%, dlatego że to DNA przekazuje się losowo i na przykład może być tak, że powiedzmy dziadkowie ze strony taty będziemy mieli 28% tego DNA po babci, a 22% po dziadku, bo akurat w ten sposób nastąpiła taka rekombinacja na chromosomach, dlatego to nie jest idealnie 25%, ale zawsze idealnie 50% po każdym z rodziców. To DNA zmienia się bardzo szybko, co pokolenie, ponieważ co pokolenie tracimy około połowy informacji genetycznej. Dlatego informuje nas o niedawnym pochodzeniu i przodkach w przeciwieństwie do DNA mitochondrialnego i YDNA. I to niedawne pochodzenie i przodkowie to jest właśnie około maksymalnie 6-8 pokoleń wstecz, ale za to we wszystkich liniach. To właśnie te testy dają nam mapki etniczności i listy naszych krewnych, czyli osób, z którymi jesteśmy spokrewnieni. I warto, byśmy znaleźli wspólnych przodków. Testy autosomalne czterech największych firm, czyli 23andMe, Ancestry, Family Tree DNA oraz MyHeritage, badają nasze DNA na 22 parach chromosomów autosomalnych, one tak się nazywają, plus chromosom X, który jest chromosomem płciowym, a niektóre z tych firm badają też trochę pozycji na chromosomie Y. Testy Y i mtDNA są dostępne na rynku od 2000 roku, natomiast testy autosomalne od 2009 roku, więc to jest taka świeższa historia.
I tutaj jest taka graficzka, która pokazuje to DNA autosomalne. Widzimy tutaj 22 pary chromosomów. I po lewej stronie widzimy także, że ta osoba ma chromosom X i chromosom Y, czyli jest to wynik mężczyzny. Natomiast po prawej stronie są dwa chromosomy X i nie ma Y, czyli jest to wynik kobiety. I ponieważ to się dosyć często na początku myli, chciałam tutaj zaznaczyć, że właśnie osobno jest to DNA mitochondrialne, to mtDNA. Ponieważ DNA autosomalne i chromosomy płciowe, czyli te 23 pary chromosomów, które mamy, które tutaj widzimy po lewej stronie, one są zawarte w jądrze komórkowym, natomiast DNA mitochondrialne siedzi sobie obok, w mitochondrium. I to są dwa osobne rodzaje DNA. I tutaj chciałabym właśnie podkreślić, że DNA mitochondrialne to nie jest to samo co chromosom X. To się na początku bardzo często myli, ponieważ takim dużym skrótem myślowym wiele osób uważa, że chromosom X jest przekazywany przez kobietę i mtDNA też, ale to nie jest to samo. mtDNA jest przekazywany tylko przez kobiety, natomiast chromosom X może być przekazany też mężczyzn córkom. Mężczyzna przekazuje chromosom X swoim córkom, więc one mają zupełnie inne dziedziczenie i to są zupełnie dwa różne rodzaje DNA. Ale to na początek tyle informacji wystarczy. Co mi da zrobienie testu DNA? No, w pierwszej kolejności powiedziałabym, że dla wielu osób najczęstszą motywacją na początku jest właśnie dowiedzenie się o tym, skąd pochodzimy. I tutaj mamy taką przykładową mapkę pochodzenia. To jest akurat z 23andMe. To jest mój wynik. Widzimy, że ja jestem typową Słowianką. W prawie 100% pochodzę z Europy Wschodniej. Mam tutaj taką małą domieszkę północno-zachodniej Europy. Ja wiem, że to jest te parę procent jest od mojej babci, której rodzina pochodzi z okolic Żnina, Mogilna. To był zabór rosyjski, tam w tej części rodziny występują takie nazwiska, między innymi jak Effert, które no, brzmi dosyć niemiecko. Kiedy otrzymujemy takie wyniki właśnie pochodzenia, one się nazywają często etniczności, czy lubię określenie pochodzenia geograficznego, one są różne w różnych firmach i ludzie się często zastanawiają, dlaczego, że w jednej firmie widzimy kraje nadbałtyckie, w innej nie, bo mają różne podziały. Wynika to z tego, że każda firma ma inną bazę użytkowników. Każda firma ma inny algorytm, którym liczy te procenty etniczności. I jeszcze żadna firma nie ma na tyle dużej bazy użytkowników, żeby móc to określić w taki naprawdę dokładny sposób. Stąd patrzmy na to bardziej z perspektywy szeroko rozumianego regionu, a nie konkretnego kraju, ponieważ jeszcze sto kilkanaście lat temu na przykład Polski nie było jeszcze po zaborach z powrotem na mapach. W dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy zupełnie inne granice niż mamy teraz, więc zdajemy sobie wszyscy sprawę, że pewnie dopiero kiedy minęłoby te 6-8 pokoleń, kiedy ta informacja jest zawarta w DNA autosomalnym, można by być może wyodrębnić procentowo Polskę, ale nie wiem, czy to się wydarzy, że te 6-8 pokoleń. Na razie patrzmy na to po prostu z perspektywy szeroko rozumianego regionu. Myślę, że spośród osób, które tutaj biorą teraz udział w webinarze, na pewno jest wielu genealogów, pasjonatów genealogii, którzy znają swoje pochodzenie. No i jestem ciekawa, ile z tych osób może powiedzieć, że znając swoich przodków, powiedzieć, że nie ma żadnych przodków, którzy byli Polakami, ale mieszkali na terenach obecnej Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Niemiec. No, myślę, że raczej większość z nas wie, że miała przodków mieszkających właśnie na terenach, które obecnie należą do tych państw. Okej.
Co mi jeszcze da zrobienie testu DNA? Informacje o migracjach i historii linii męskiej i żeńskiej, czyli to jest to DNA, Y-DNA, o którym przed chwilą mówiłam, i DNA mitochondrialne. I po lewej stronie mamy taką mapkę Y-DNA, czyli tego DNA przekazywanego z mężczyzny na, z ojca na syna. To jest akurat przykład haplogrupy mojego taty. Mój tata jest przedstawicielem haplogrupy R1a, która jest najbardziej popularna w Polsce. Szacuje się, że około, i pewnie tutaj wśród uczestników webinaru też tak jest, około 57% mężczyzn w Polsce nosi właśnie haplogrupę R1a. Ta mapka przedstawia taki przykład, jak migrowali męscy przodkowie mojego taty na przestrzeni wielu, wielu lat. Ona jest z portalu Filographer i tam można też włączyć taką opcję, która oprócz tego, jak tutaj mamy te nazwy, tam R, Y, 8, 2, coś tam, coś tam, tam można dodać informacje, to są, jak się zmieniały te haplogrupy, czyli kiedy zachodziły mutacje, a dodatkowo możemy się też dowiedzieć, kiedy te mutacje zachodziły, czyli czy to było 1500, 1300, 500 lat temu i tak dalej. I w zależności od tego, kto jaką ma haplogrupę, tym ona może być bardziej zawężona, ponieważ im więcej osób reprezentujących daną haplogrupę jest w bazie, tym więcej dokładnych informacji można o tej historii znaleźć. I tu widzimy, że przodkowie męscy mojego taty właśnie przez jakiś czas mieszkali gdzieś mniej więcej na terenach obecnej Belgii, Holandii, potem Kaszub, potem znowu gdzieś się dalej przemieścili. Takim, tutaj, jeżeli ktoś się interesuje właśnie taką genealogią genetyczną w kontekście też takim jak archeologicznym, ponieważ bardzo często te próbki są również badane takie szczątki osób, na przykład kiedy są właśnie takie wykopaliska i badane są szczątki osób. I wtedy nawet zdarza się, że można znaleźć się w haplogrupie, która należała do tej osoby, która została obecnie wykopana i zostało sprawdzone jej Y-DNA, więc to są bardzo, bardzo ciekawe historie. Tutaj polecam stronę i bloga Michała Golubińskiego, paleogenetyka, który właśnie specjalizuje się w takich tematach również zawodowo, bo on, jeśli dobrze pamiętam, jest pracownikiem naukowym. Po prawej stronie natomiast mamy adekwatną mapkę, tylko że z DNA mitochondrialnym, czyli tym przekazywanym przez kobiety z matki na jej dzieci. W przypadku Europy mówi się, że w Europie mieszkają osoby, które są potomkami tak zwanych siedmiu matek Europy. I to nie chodzi o to, że te siedem kobiet mieszkało w tym samym czasie i od nich podchodzą wszyscy ludzie, ponieważ to jest tylko taka symbolika dla ułatwienia usystematyzowania tego tematu. One w ogóle żyły w różnych też okresach czasowych. I w przypadku Europy te siedem kobiet, nazwano im imiona, ale tak jak mówię, to są tylko symboliczne imiona, to nie jest tak, że one tak miały na imię. I od pierwszych liter tych imion powstały nazwy haplogrup, czyli mamy, jest Urszula, Ksenia, Helena, Welda, Tara, Katarzyna i Jaśmina. I mamy właśnie najpopularniejszą w Polsce haplogrupę mtDNA, jest haplogrupa H, pochodząca od Heleny. Mają około 43% osób w naszym kraju i pewnie też na tym webinarze. Na drugim miejscu jest haplogrupa U, pochodząca od takiej właśnie symbolicznej Urszuli, a na trzecim jest haplogrupa J, którą ma około 10% osób, w tym ja. Po trzecie, poznamy listę naszych krewnych, z którymi będziemy mogli się skontaktować, wymienić informacjami, potwierdzić naszą matrykalną genealogię, dowiedzieć czegoś o obu stronach rodziny, wymienić zdjęciami. Tutaj takim przykładem może podam, to było ze strony rodziny mojego męża, gdzie kiedy pojawiły się wyniki babci, bardzo wysoko w wynikach miała taką
Lindę. I Linda miała dosyć rozwiniętą tą swoją część polskiej genealogii, która ucinała się na jej pradziadku Andrzeju Rosiaku, który był synem Jana Rosiaka i wpisane było Katrin Manpouck. Dozwałam się do Lindy. Ja już wiedziałam, jak my jesteśmy spokrewnieni, bo miałam tych Rosiaków i tą Katrin w moim drzewie genealogicznym. I ona powiedziała, że to są po prostu jedyne informacje, jakie ma. Często osoby, które emigrowały do Stanów, nie zachowywały informacji o swojej przyszłości, często nie chciały o tym mówić, a niejednokrotnie też po prostu nie zachowały się żadne dokumenty. No i oni w takiej sytuacji, Rosiak jest dosyć popularnym nazwiskiem. Przekręcone nazwisko Manpouck utrudniało poszukiwania. Osoby, które emigrowały, jak wiecie, na pewno często czytaliście te listy z Ellis Island. One miały wpisane nationality czy language Polish, ale kraj pochodzenia Russia. To też trudno jest powiedzieć, czy to były bardziej Kujawy, czy jakaś wschodnia Wielkopolska, czy jeszcze inna część naszego kraju. No więc mogłam właśnie przekazać Lindzie informację, że Katrin Manpouck to była Katarzyna Mańkowska, a Manpouck było zapisane tak, no bo kiedy ten jej pradziadek przyjechał na Ellis Island i powiedział Katarzyna Mańkowska, to osoba, która to zapisywała, zapisała w ten sposób Manpouck. Więc to była Katarzyna Mańkowska, ta rodzina pochodziła z okolicy Zbicy Kujawskiej. Mogłam jej przekazać informacje o kilku dalszych pokoleniach, o całej rodzinie, czym oni się zajmowali. A ona opowiedziała nam o tym, jakie były losy Jana Rosiaka, jej rodziny, i nadal jesteśmy w kontakcie. Także można naprawdę poznać wiele bardzo interesujących historii, ciekawych osób. I tak, takie właśnie możliwości dają nam testy DNA. Po trzecie, odnalezienie nieznanych przodków. I to jest historia Pameli, o której wspomniałam na początku. Pamela była adoptowana. Urodziła się w Irlandii w 50 roku i została oddana do adopcji. Kiedy miała 40 kilka lat, w latach 90., zapragnęła dowiedzieć się czegoś o swoich rodzicach biologicznych i poznała swoją mamę. Jej mama powiedziała jej, że jej ojcem był Polak, który nazywał się Jarosz. Mając te dwie informacje, było bardzo trudno dowiedzieć się czegokolwiek więcej o ojcu, i kiedy pojawiła się możliwość zrobienia testów DNA, Pamela je zrobiła i w wyniku różnych zbiegów okoliczności trafiła na mnie. Ja zaczęłam analizować te wyniki i udało nam się połączyć jej wyniki DNA z jej rodziną, zarówno ze strony babci, jak i dziadka, ze strony ojca. I tutaj mamy przykład połączenia z rodziną Siuchtów, która jest ze strony babci Pameli. Z tej analizy wynikło, że jej ojcem był Bolesław Jarosz, urodzony w 1915 roku. Nie wiem, czy widzicie mój wskaźnik, jak tutaj go pokazuję. Mieliśmy i mamy też to drzewo, przeprowadzoną analizę ze strony również dziadka. To, czego potrzebowaliśmy, to jakiegoś bliższego potwierdzenia, że rzeczywiście, oprócz tego, że zgadzają nam się te drzewa genealogiczne, to, że to był jej ojciec. I w październiku, nie wiem, czy część z Was może miała okazję przeczytać albo oglądała, albo natknąć się może na jakiejś grupie, ponieważ on był udostępniony na sporej ilości grup genealogicznych, ale też regionalnych grup w okolicach Zawiszyna i Jadowa. Właśnie, że poszukujemy potomków rodziny Jaroszy, natomiast rodziny Jaroszy w okolicach Zawiszyna i Jadowa są co najmniej trzy bardzo duże, z czego dwie łączą się bardzo odlegle, a trzecia nie wiem jak daleko, bo nie udało mi się połączyć. Oni wszyscy mieszkają na tym samym terenie. Sporo z tych osób było właśnie z tych dwóch pozostałych rodzin Jaroszy, ale część była z tej, o którą nam dokładnie chodziło. I trzy osoby zgodziły się zrobić genealogiczny test DNA. Te wyniki potwierdziły, że Bolesław był ojcem Pameli. I Pamela w przyszłym miesiącu razem ze swoimi córkami przylatuje do Polski. Mamy się spotkać, spotka się też ze swoją rodziną, odwiedzi miejsca, z których pochodził jej ojciec, odwiedzi groby swoich przodków. Więc tak, jest to możliwe,
dowiedzieć się właśnie o swoich różnych nieznanych przodkach. To był akurat przykład ojca, ale też znam sporo przykładów znalezienia dziadków, pradziadków. No, zwykle to są jednak mężczyźni. Po trzecie, możemy odtworzyć genealogię, gdy brakuje nam metryk, czyli to jest sytuacja, o której przed chwilą mówiłam, mojej rodziny, gdzie nie mamy metryk, ponieważ ona na terenie Białorusi, tam gdzie mieszkali moi przodkowie, były zniszczone. I właśnie dzięki genealogicznym testom DNA udaje mi się odbudowywać te genealogie. No, bez wyników DNA nie miałabym okazji, nie miałabym po prostu szansy w jakikolwiek inny sposób to zrobić, ponieważ tych dokumentów nie ma. Podsumowując, mamy trzy rodzaje DNA. DNA mitochondrialne, które badamy testem mtDNA, czy mitochondrialnym, przekazywane jest z matki na dzieci. Ten test może zrobić każda osoba. YDNA, sprawdzamy testem YDNA, przekazywane jest z ojca na syna i ten test mogą zrobić tylko mężczyźni. Jeżeli jakaś kobieta, na przykład ja, chciałaby poanalizować YDNA, no to ja po prostu poprosiłam mojego męża i mojego tatę o zrobienie tych testów YDNA i analizuję sobie ich wyniki. DNA autosomalne badamy testami autosomalnymi. I tutaj ta nazwa jest troszeczkę myląca, ponieważ mówimy właśnie test autosomalny. Ale tak jak widzieliśmy na slajdach z tymi kariotypami, chromosomy autosomalne to są te 22 pary chromosomów, natomiast 23 para, czyli X i Y, to są chromosomy płciowe, a testy autosomalne czterech największych firm badają to DNA autosomalne, czyli 22 pary chromosomów, plus badają chromosom X, który jest chromosomem płciowym, a niektóre również badają chromosom Y. Więc ta nazwa jest troszkę myląca, ale warto wiedzieć, że w tych testach jest więcej informacji niż tylko autosomalne. Jest też X i Y i to się przydaje nam do analiz. Na razie nie chciałabym wchodzić w szczegóły, ale to się nam przydaje do analizy, jak możemy być spokrewnieni z kimś, jeżeli na przykład mamy pokrewieństwo na chromosomie X. Przekazywane jest idealnie w 50% od każdego rodzica i zrobić może je każdy. Taki test. Teraz przykłady pytań, na które moglibyśmy chcieć znaleźć odpowiedzi. Myślę, że tutaj każdy może zastanowić się nad własnym pytaniem, ponieważ rodzaj testu wybieramy w zależności od tego, na jakie pytanie lub pytania chcemy uzyskać odpowiedź. Jeśli na przykład szukamy nieznanego dziadka, to nie będziemy kupowali w tym celu testu DNA mitochondrialnego, który jest przekazywany tylko w linii żeńskiej. I tutaj kilka przykładowych pytań. Kto był ojcem mojej babci? To jest taka pytanie dotyczące bliskiej rodziny, więc tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie test autosomalny, ponieważ babcia nie ma YDNA, ojciec nie przekazuje DNA mitochondrialnego, wszystko się wydarzyło niedawno, bo to jest trzy pokolenia wstecz. Test autosomalny będzie tutaj da nam wskazówki albo odpowiedź, kto tym ojcem był. Skąd pochodzili rodzice moich pradziadków? Tutaj również to jest niedawna genealogia, tutaj również test autosomalny. Czy Jankowscy z Podlasia mają wspólnego męskiego przodka? To jest taki typowy przykład, w którym odpowiedź nam może dać test YDNA, czyli na przykład dwaj mężczyźni, którzy mają to samo nazwisko, albo nie mają tego samego nazwiska, ale mają podejrzenie, że mają wspólnego męskiego przodka. Chcą sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest i mniej więcej kiedy to było. Taki przykład tutaj to są też osoby, które robią takie fantastyczne badania jakiegoś konkretnego nazwiska pochodzącego z danego rejonu. I na przykład nazwisko Jankowskie jest dosyć popularne. I możemy sprawdzić właśnie, czy ci Jankowscy z Podlasia czy z jakichś innych regionów, oni są ze sobą spokrewnieni przez wspólnego męskiego przodka, czy nie. Skąd pochodziła moja linia żeńska? Typowe pytanie, które nam odpowiedź nam da test mtDNA.
Czy jestem spokrewniona, spokrewniony z rodziną jakąś konkretną, o którą mi chodzi, lub daną osobą. I tutaj w zależności od tego, czy jest to mężczyzna i chciałby sprawdzić linię męską, czyli tak jakby tak jak przekazywane jest też nazwisko z ojca na syna, to może być to test YDNA albo test DNA autosomalnego. Przy czym pamiętajmy, że ten test DNA autosomalnego załapie nam informacje do około 6-8 pokoleń wstecz. Czyli podsumowując, ogólnie możemy powiedzieć, że jeśli nasze pytanie dotyczy kilku pokoleń wstecz, to potrzebujemy testu autosomalnego. Teraz ceny testów. To są cztery największe firmy. 23andMe, Ancestry, Family3DNA i MyHeritage. I ponieważ ten webinar jest przeznaczony dla osób, które zastanawiają się, który genealogiczny test wybrać, zacznę właśnie od testów autosomalnych, które mają najszersze zastosowanie i przydatność w genealogii. Największą bazę użytkowników ma Ancestry. Aktualnie jest to już ponad 23 miliony osób. Jednak najwięcej dopasowań z Europy znajdziemy w bazie MyHeritage. Ze względu na to, że bardzo długo różnica w cenie między tymi testami była spora i wiele osób decydowało się w Europie właśnie na testy MyHeritage lub Family3DNA. Obecnie ta różnica nie jest już tak duża. Pod kątem ceny test 23andMe jest najdroższy, jednak daje ogólną informację o haplogrupie YDNA i mtDNA. I na przykład dla mnie jak na razie, ten poziom szczegółowości haplogrupy mtDNA jest do badań genealogicznych w zupełności wystarczający. Test 23andMe sprawdza też wiele pozycji związanych ze zdrowiem, jednak ich testu w większości krajów europejskich nie można kupić z raportem medycznym. Są tylko jakieś pojedyncze kraje, gdzie można go zamówić. Jeśli jednak ktoś chce zrobić test bardziej pod kątem zdrowia niż genealogii, to nie polecam żadnego z powyższych, a jeszcze inną firmę, która analizuje więcej genów pod kątem zdrowia. Jeżeli chodzi o możliwość wgrania wyniku z zewnątrz, to jest taka kwestia, która czy możemy wgrać wynik na przykład MyHeritage do Ancestry? Nie, nie możemy. Żeby być w bazie Ancestry, musimy kupić u nich test. Za to możemy wynik z Ancestry wgrać do Family3DNA, MyHeritage. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jest taka baza GetMatch, która udostępnia bardzo ciekawe narzędzia do analizy i przyjmuje wyniki wszystkich firm. U nich się nie kupuje testów, u nich się tylko wgrywa wyniki. Podsumowując, ze względu na wielkość bazy, cenę testu, która w zeszłym roku spadła o $20, polecam test Ancestry, ponieważ jest to największa baza użytkowników, a wynik można wybrać później do Family3DNA, MyHeritage i GetMatcha. Czyli kupując jeden test, możemy zobaczyć mapki pochodzenia geograficznego, ale przede wszystkim listę krewnych w aż czterech bazach. Więcej informacji znajdziecie w moim artykule Od czego zacząć, część druga, porównanie genealogicznych testów DNA. I teraz ceny DNA mitochondrialnego. W Family3DNA ono w czasie promocji, tutaj też właśnie nie powiedziałam, tutaj na tym slajdzie DNA autosomalne, te widełki 39-79, to są różne te okresy promocji i bez promocji, czyli zdarza się, że te testy kosztują $39-49 w czasie promocji, ale tak na co dzień 79. Jeżeli chodzi o test mtDNA, w czasie promocji on kosztuje $139, Family3DNA bez tej promocji 169. Jest to największa baza DNA mitochondrialnego i wynik można wgrać jeszcze do innej bazy, która nazywa się YFull. Tutaj podałam też ISEC, który kosztuje $145, ale biorąc pod uwagę to, że cena jest bardzo zbliżona, a nie ma możliwości wgrania wyniku do Family3DNA, tylko do tej bazy YFull, no to jednak, jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na to pełne sekwencjonowanie DNA mitochondrialnego, to myślę, że lepszym wyborem jest Family3DNA, chyba że ktoś nie chce wysyłać swojego DNA do Stanów. ISEC jest firmą, która jest w Niemczech. To też może być dla kogoś jakiś powód. Przy czym, tak jak wspomniałam, dla wielu osób wystarczającą informację o haplogrupie
MTDNA zawiera autosomalny test 23andMe, ale nie dla wszystkich. Ja akurat mam w 23andMe dość fajnie zawężoną tą haplogrupę. Ja mam J1B1A, ale na przykład mój tata ma tylko informację H, nic więcej. Jest to bardzo ogólna informacja. Ale do porównań genealogicznych mi moja zawężona haplogrupa w zupełności wystarcza, jak na razie. I ceny testów YDNA w Family Tree DNA zaczynają się od $79. To są testy tak zwane STR. Cena się kończy na $449. To jest tak zwany test Big YDNA, który sekwencjonuje w pełni chromosom Y. W czasie promocji te ceny za Biga to jest chyba około $370-380. I znów Family Tree DNA jest największą bazą YDNA, a wynik można wgrać do tego portalu YFull. Natomiast robiąc badanie w ISEC-u nie można wgrać do Family Tree DNA, tylko będziemy jedynie YFullu. No i tutaj mogę się podzielić moim doświadczeniem, które jest takie, że początkowo zdecydowaliśmy się dla męża na test WGS, o którym jeszcze wspomnę za chwilę. Myślałam, że to jest świetne rozwiązanie, ale wtedy właśnie nie jest się w tej bazie Family Tree DNA. No, okazało się, że w YFullu nie ma jego bliskich krewnych, byli tacy tylko dalsi. Natomiast kiedy później zrobił test Big Y w Family Tree DNA, to jego haplogrupa została zawężona o kilkaset lat do przodu, no co jest bardzo dużo, więc tam było znacznie więcej informacji. Jeżeli ktoś chce poczytać trochę więcej, albo też ma już wynik autosomalny w jednej z firm, która bada kilka pozycji właśnie na Y, to też na mojej stronie jest taki artykuł, jak sprawdzić haplogrupę YDNA z wyniku testu autosomalnego. I wtedy dowiemy się o takiej bardzo ogólnej informacji, jaka ta haplogrupa jest, czy to jest R1A, R1B i 2. Podsumowując, mamy trzy rodzaje testów DNA, tak jak mieliśmy rodzaje DNA i mamy trzy rodzaje testów DNA. Testy autosomalne, ja tutaj wymieniam cztery największe firmy. Jest jeszcze firma Living DNA, ale ona jest bardzo mała, ta baza jest super mała, a cena wcale nie jest atrakcyjna w porównaniu do tego, więc raczej polecałabym właśnie wybranie między Ancestry, 23andMe, MyHeritage i Family Tree DNA. Testy mtDNA możemy zrobić w ISEC-u i Family Tree DNA, podobnie testy YDNA. Tak, chciałabym jeszcze tylko wspomnieć, jest taka dodatkowa informacja. Jeżeli ktoś już się czuje przeciążony, to niech na chwilkę się wyłączy i zrobi sobie herbatę. Jest też taki test, który nazywa się WGS. To jest Whole Genome Sequencing, czyli sekwencjonowanie całego naszego genomu, całego naszego DNA. I ponieważ badany jest cały genom, ten test zawiera informacje o DNA autosomalnym, mitochondrialnym oraz o YDNA. Jak tutaj widzicie na slajdzie, cena, choć jest wysoka, to jest niższa niż gdyby kupić z osobna test autosomalny, test całego YDNA, czyli ten Big Y, oraz test mitochondrialny. Taki wynik autosomalny można wgrać do MyHeritage, Family Tree DNA i GetMatcha. Wynik Y i mtDNA do YFulla, czyli nie jest się w tej bazie Family Tree DNA z ich Y-kami i mtDNA, ponieważ Family Tree DNA umożliwia wgranie tylko DNA autosomalnego, a nie mtDNA i Y-ka. Jednak są tutaj dwa minusy. Jeden jest taki, że nie będziemy z naszym DNA mitochondrialnym, ale przede wszystkim Y-kiem w bazie Family Tree DNA, która jest największa. Drugi jest taki, że dane trzeba samemu obrobić. Na przykład dane z firmy Dante Labs sformatować z formatu HG19 do HG38, wygenerować pliki danych autosomalnych i tak dalej. Więc jest to dla osób, które chcą spędzić trochę czasu w terminalu komputera lub z programami do tego przeznaczonymi. Obawy przed wykonaniem testu DNA. Powiem teraz o różnych obawach, które słyszałam odnośnie zrobienia testów DNA.
i jak ja do tego podchodzę. Przy czym zaznaczam, że to jest moje podejście i nie jest moją intencją, by kogokolwiek do testu namawiać. A jedynie jeżeli ktoś ma obawy, to być może to, co powiem, sprawi, że się rozpuszczą. W ogóle chodzi o to, żeby czuć się komfortowo z własną decyzją, niezależnie od tego, czy ona jest na tak, czy na nie. Nieraz spotykam się ze stwierdzeniem, że zrobienie testu DNA równoważy się z ryzykiem bycia sklonowanym przez Chińczyków. Trudno tu polemizować z takim argumentem, ponieważ technologia jest teraz tak zaawansowana, że jeżeli ktoś chce mieć nasze DNA, to wystarczy włos zebrany z naszej kurtki, nawet taki bez cebulki, widelec, którym jedliśmy zostawiony w restauracji, słomka z kubkiem napoju, który piliśmy, a nawet DNA można już pobrać z odcisku naszego palca. Taka jest teraz technologia. Więc to, co mogę powiedzieć, to żeby lepiej się czuć, być może nie wysyłajmy swojego DNA do analizy w chińskich laboratoriach, chociażby cena była bardzo atrakcyjna. Czy moje dane zostaną przekazane w firmie ubezpieczeniowej? Nieraz słyszałam również, że jest to oddawanie danych firmom ubezpieczeniowym, przez co możemy mieć wyższe składki. Jeśli firmy ubezpieczeniowe wprowadziłyby testowanie genetyczne i od tego uzależniały składki, to zasada ta dotyczyłaby wszystkich osób i wtedy raczej wyższe składki miałyby osoby, które nie zrobiły testu DNA, ponieważ nie byłoby wiadomo, czy noszą polimorfizmy odpowiedzialne za bardzo poważne choroby. Tutaj też zawsze myślę sobie, że test DNA nie jest powiązany z PESEL-em, konkretną osobą. Każdy może wpisać dowolne imię i nazwisko. Więc w jaki sposób poważna firma ubezpieczeniowa miałaby połączyć mnie z wynikiem testu DNA, jeśli po pierwsze osób o imieniu i nazwisku Marta Sobota jest na świecie setki, a po drugie mogę napisać, że jestem Anną Kowalską. Lub Anna Kowalska może napisać, że jest Martą Sobotą. W Polsce mamy już sytuację, w których osoba, która chce na przykład wziąć kredyt hipoteczny, zostaje skierowana na badania lekarskie, na przykład ze względu na otyłość. To oznacza, że firmy ubezpieczeniowe mają swoje sposoby na sprawdzenie zdrowia klienta. Oczywiście klient musi się na to zgodzić, ale jeżeli chce uzyskać kredyt w danej firmie, no to nieraz się zgadza. Takie osoby muszą zrobić badania diagnostyczne, laboratoryjne, wytrzymałościowe i nie słyszałam, żeby były wśród nich badania DNA. A jednocześnie nikt nie obawia się, że robiąc sobie badanie poziomu cukru czy próby wątrobowe, to te wyniki trafią do ubezpieczyciela, mimo że są powiązane z naszym PESEL-em. Więc tu pojawia się pytanie, w jaki sposób chronić swoje dane, które są danymi wrażliwymi, wyniki DNA. Ochrona naszych danych dotyczy nie tylko wyników testów DNA, ale wszelkich danych, które zostawiamy w internecie, naszego imienia, nazwiska, PESEL-u, e-maila, numeru konta bankowego, karty kredytowej. Najbardziej znane firmy genealogiczne są najbezpieczniejszym wyborem, dlatego że dbają o to, by nie zaburzyć poczucia bezpieczeństwa swoich użytkowników i ich nie stracić. Ich polityki prywatności też są najbardziej wyczerpujące. Hakowanie danych zdarza się wszędzie. Andy Lee powiedział takie fajne zdanie, że gdyby miał zostać hakerem, to celowałby w numery kont bankowych, kart płatniczych, e-maile z hasłami, a nie DNA, bo nie ma w nim takiej wartości jak w bankowych tematach. Poza tym mamy wybór, czy wyrażamy zgodę, by nasze DNA przyczyniło się do badań medycznych, czy nie, czyli czy potencjalnie, żeby było przekazane firmie zewnętrznej, czy nie. Podsumowując, według mnie test DNA jest bezpieczny tak długo, jak chronimy swoje dane, wymyślając odpowiednie hasło, włączając dwuetapowe uwierzytelnianie i najważniejsze jest to, żeby czuć się komfortowo ze swoją decyzją, niezależnie od tego, czy ona jest na tak, czy na nie. I nie wgrywajmy danych do firm krzaków, które nie są bezpieczne, czyli jeżeli chcemy, żeby nasze DNA było bezpieczne, to jeżeli chcemy je umieszczać, to umieszczajmy w takich firmach, które mają odpowiednie polityki prywatności, są znane, duże i dają nam największe szanse na to, że te DNA nie zostanie wykradzione i nic się z nim nie stanie. Jeszcze jedną taką obawą są niespodzianki, które mogą wyjść
po zrobieniu testu DNA, czyli pytanie o gotowość do zrobienia testu, tego, że wyniki mogą okazać się inne, niż się spodziewaliśmy. Ja zanim zaczęłam przygodę z genealogią genetyczną, myślałam, że szansa, że odkryję jakąś tajemnicę, jest nikła i że takie historie to zdarzają się w książkach i filmach. Byłam w błędzie. Zanim zrobimy sobie test DNA i rodzinie, zadajmy pytanie, czy jesteśmy gotowi na ewentualne niespodzianki. Moje doświadczenia w tym temacie są bardzo pozytywne, ale spotkałam się też z historiami ludzi, które były trudne dla osób, które brały w tym udział. I mówią, że prawda sama się obroni, jednak bierzmy pod uwagę również odpowiedzialność, którą niesie ze sobą odkrycie rodzinnej tajemnicy. Podsumowując, genealogiczny test DNA da nam informacje o pochodzeniu przodków, migracjach linii męskiej i żeńskiej, o naszych krewnych, będziemy mogli potwierdzić lub obalić metrykalną genealogię. Mamy możliwość odnalezienia nieznanych przodków, na przykład ojców nieślubnych dzieci, odtworzenie genealogii, gdy brak metryk, dokumentów. Rodzaj testu dobieramy do pytań, na które chcemy poznać odpowiedź, a testowanie warto jest zacząć od najstarszych osób w rodzinie. Genealogia genetyczna to jest niezwykle pasjonująca dziedzina. Nieustannie otrzymujemy nowe informacje. W naszych wynikach pojawiają się nowi krewni, więc genealogiczny test DNA zapewnia nam zajęcie na naprawdę długie lata. I dzięki odkrywaniu dawno zapomnianych historii, genealogia genetyczna zmienia nasz świat. Pozwala nam zobaczyć siebie i naszych przodków w zupełnie innym świetle. Tutaj są źródła. Ta prezentacja będzie dostępna, więc będzie można je sobie skopiować, źródła, z których korzystałam. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do zadawania pytań. Ja w tym momencie się troszkę napiję. Okej. Dobry wieczór. Zrobiłam test z MyHeritage i okazało się, że mam prawie 10% aszkenazyjczyka. W drzewie, które zbudowałem, nie mam śladu żydowskich korzeni. Moje pytanie jest takie, czy na podstawie tego testu jestem w stanie dowiedzieć się, po którym z rodziców mam akurat te geny? Okej. Test jest w MyHeritage. Jeśli dobrze kojarzę, to MyHeritage nie pokazuje, na których chromosomach i których segmentach jest, że tak powiem, odpowiedzialne DNA za poszczególną grupę etniczną, czyli na przykład, gdzie znajdują się geny aszkenazyjskie. Takie informacje daje test 23andMe i Family 3DNA, czyli ja bym spróbowała na przykład wgrać ten wynik MyHeritage do Family 3DNA i zobaczyć, ile procent tam pokazuje. Może być trochę mniej, może być trochę więcej, może być dokładnie 10%. I pokaże się na mapie chromosomów Family 3DNA, pokazuje się, które chromosomy i które ich segmenty odpowiadają właśnie za te geny aszkenazyjskie. Kolejnym krokiem może być zrobienie mapy chromosomów. Ja miałam o tym wykład na konferencji genealogicznej Geneami. On jest nagrany, jest na YouTubie. Bardzo polecam obejrzenie. I właśnie tworząc tą mapę chromosomów, dochodzimy do tego, którzy nasi krewni są spokrewnieni z nami właśnie przez te geny aszkenazyjskie, ponieważ będziemy wiedzieli, z którymi osobami w tych miejscach mamy wspólne DNA. Tak bym to rozwiązała. Jestem sporo kroków, ale no nie ma tutaj prostych odpowiedzi. To na pewno, na co też zwrócić uwagę, to tutaj pytanie zadaje Pan Wojciech. Pan Wojciech może sprawdzić z wyniku MyHeritage, jaką ma ogólną haplogrupę YDNA. Tam też na moim blogu jest o tym artykuł, jak to zrobić w prostych krokach. Jeżeli ona byłaby
O, pytanie mi przeleciało. Już kończę. Jeżeli ona byłaby charakterystyczna dla społeczności żydowskiej, no to też jest jakaś dodatkowa wskazówka. I to by było na tyle. Można też sprawdzić mtDNA, ale to już z MyHeritage tego nie wygenerujemy. W razie czego proszę o kontakt, to powiem więcej. Ok. Czy są lekarze w placówkach prywatnych typu LuxMed, Enelmed i tam podobne, potrafią dobrze zinterpretować wyniki analizy DNA i ocenić na bazie tego, jakie choroby genetyczne nam grożą? Alzheimer i inne. Lekarz jakiej specjalizacji robi to najlepiej? Powiem, jakie jest moje doświadczenie i co ja wiem. Ja nie znam lekarzy, którzy robią to w taki sposób, który nie polega na tym, że sprawdzają tylko jedną pozycję, powiedzmy, nie wiem, MTHFR albo gen APOE na przykład odpowiada, jeśli dobrze pamiętam, za Alzheimera i nie mają z tego wniosków, ponieważ tutaj nie chodzi, słuchajcie, o to, czy my mamy mutację na MTHFR-ze, czy mamy na APOE, nie, żeby wyciągać takie pojedyncze pozycje i mówić, o kurczę, mam tutaj polimorfizm, duża szansa Alzheimera. Nie. My musimy patrzeć na całe ścieżki metylacji naszych genów, to jak one się na siebie wpływają nawzajem. I tutaj bardzo polecam profil Beaty Stachnik, która jest biotechnologiem i ona właśnie w ten sposób analizuje geny, całe te panele genetyczne. I wtedy naprawdę możemy dowiedzieć się właśnie, czy i jakie mamy ryzyko zachorowania na jakie choroby, ale przede wszystkim to, jak możemy na to wpłynąć, ponieważ bez odpowiedniego środowiska gen się nie uaktywni. To, że mamy jakąś mutację, nie musi oznaczać, że zachorujemy. Też jeżeli potrzeba więcej informacji, to proszę o kontakt. Może mailowe albo przez któreś moje social media. Czy surrogacja namiesza w genealogii? Wow! Wydaje mi się, że mtDNA pochodzi w takim wypadku nie od matki, tylko od surogatki. Bardzo ciekawy webinar, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję Pani Anno. Okej, okay. To zależy jaka surrogacja. Jeżeli surrogacja, w której chociaż nie, bo surrogacja to rozumiem, że jest tak, że komórka jajowa jest od kobiety, która nie jest w ciąży, czyli ta komórka jajowa jest implementowana, zarodek z tej komórki jajowej jest implementowany u surogatki. mtDNA jest mitochondrią, jest rodzajem DNA, który znajduje się w komórce jajowej, czyli jednak to ta kobieta, która przekazała swoją komórkę jajową, która została połączona w zarodek, przekazuje mtDNA. No, ale jest to bardzo ciekawe pytanie. Jest taka książka, która świetnie opisuje takie różne ciekawe przykłady, również tego, kiedy u kobiety znaleziono YDNA, dlatego że rodziła synów i to DNA gdzieś tam krążyło w jej organizmie, albo u kobiety, która miała różne rodzaje DNA w różnych miejscach. Zdarza się tak, że możemy mieć w jakimś narządzie inne DNA, kiedy na przykład w trakcie ciąży. Ciąży się połączą na bardzo, bardzo wczesnym etapie. Ta książka, nie pamiętam polskiego tytułu, ale ona się nazywa She's Got Her Mother's Laugh. I polski tytuł to było też coś w stylu Ona ma śmiech po matce. I doskonale opisuje takie przykłady. Polecam. Mam prapradziadka, pradziadka ojca, który był Grekiem. Wykonanie jakiego testu pani poleca, jeżeli chciałabym to potwierdzić i przy okazji dowiedzieć się o mapce śladów mojego DNA? Polecam test Ancestry, dlatego że tam, tak jak właśnie wspominałam, największa baza, możliwość wgrania do innych baz. I mamy jakby pełen pakiet informacji. Wtedy też zobaczysz, jak te greckie geny się przedstawiają w różnych miejscach. No i trzeba tutaj będzie po prostu troszkę poanalizować, poszukać krewnych, którzy są spokrewnieni przez tego pradziadka, czy ojca tego pradziadka. I dobrze też by było, tak jak wcześniej wspominałam, zrobić sobie taką mapkę chromosomów, która pokaże,
które miejsca odpowiadają za te greckie czy bałkańskie geny i które osoby są spokrewnione przez tego pradziadka i skupiać się po prostu bardzo, bardzo na tym. Wtedy będzie można potwierdzić, czy on był Grekiem, czy nie był Grekiem. Czy są dostępne na rynku testy badające DNA z włosów? Mam kępki włosów babci i rodziców, którym nie zdążyłam wykonać testów. Nie wiem. Myślę, że tak. Podejrzewam, że to może być dosyć drogie. Podejrzewam, że to będą laboratoria raczej w Stanach, takie, które będą to oferowały komercyjnie, bo pewnie są też w Europie, ale nie jestem pewna, czy komercyjnie. Wiem, że w Stanach są takie, które badają komercyjnie. Nie mam pojęcia, ile to może kosztować, ale chętnie się dowiem. Jeżeli ktoś będzie wiedział, to proszę mi dać znać, bo to jest bardzo ciekawy temat. I na pewno, Jędrzej, kiedy będziesz do nich się odzywał z takim pytaniem, to warto od razu zapytać, czy badają DNA właśnie takie włosów bez cebulek, bo takiej super nowoczesnej technologii to nawet niepotrzebne są cebulki do tego. No i nie wiem właśnie, czy te włosy to są takie ścięte z końcówki, czy one mają te cebulki. Podejrzewam, że to są obcięte włosy, więc bez cebulek, więc proszę od razu dać im znać, czy to są włosy z cebulkami, czy bez. Jak wygląda łączenie przodków czy też osób spokrewnionych, które mają podobne wyniki testów DNA? Jak w przypadku luk w drzewie, o których Pani wspomniała, można wykorzystać dane z testów DNA do odnalezienia nieznanych przodków? O, okej. Okay. Jak wygląda łączenie przodków czy też osób spokrewnionych, które mają podobne wyniki testów DNA? Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem to pytanie. Łączenie przodków. Aha, myślę, że chodzi o to, że tak, powiedzmy, ja dostaję wyniki DNA Piotra, widzę listę krewnych i znając genealogię Piotra, mogę oglądać drzewa genealogiczne tych osób i często jest tak, że po prostu otwieramy sobie drzewo genealogiczne, widzimy jakieś znane nazwisko, klikujemy się dokładnie i znajdujemy tych wspólnych przodków, którzy nas łączą. A często jest też tak, że po drugiej stronie te osoby nie mają dobrze rozwiniętej genealogii albo w ogóle nie mają genealogii. Wtedy musimy troszkę na to spojrzeć szerzej. To znaczy, że patrzymy też na inne osoby, które mają z nami wspólne DNA. Czyli powiedzmy, mamy DNA wspólne Piotr ma z Anną, Katarzyną i Tomaszem. I oni wszyscy mają DNA takie samo na tym samym chromosomie, na jakimś segmencie albo większej ilości segmentów. I wtedy wiemy, że te cztery osoby, chociaż wystarczą tylko trzy, mają wspólnych przodków i szukamy tych wspólnych przodków. Czasem jedna osoba nie ma genealogii, ale inna będzie mieć i już będziemy to wiedzieli. I tutaj wrócę znowu do mapowania chromosomów. Bardzo, bardzo się przydaje, ponieważ mając rozwiniętą mapę chromosomów, nawet jeżeli widzimy w bazie kogoś, kto w ogóle nie ma genealogii rozwiniętej, to my sobie patrzymy, na jakich chromosomach, w których miejscach mamy wspólne DNA z tą osobą. Patrzymy na naszą mapę chromosomów i widzimy, aha, okej, okay, to jestem osobą, jestem spokrewniona przez mojego prapradziadka ze strony mojego taty, nazwisko będzie takie i takie. I my też możemy wtedy się odezwać do tej osoby, podpowiedzieć jej, co wiemy, skąd, z jakiego regionu pochodziła ta osoba. Ten przodek, jakie tam nazwiska występują, i bardzo często też pomóc komuś w tej osobie poszukiwaniach. No i tutaj oczywiście umiejętność analizy tradycyjnej genealogii rozwijania jest nieoceniona, jest bardzo potrzebna. Jak w przypadku luk w drzewie, o których Pani wspomniała, można wykorzystać dane z testów DNA do odnalezienia nieznanych przodków. Też mapa chromosomów. Wtedy wiemy, gdzie mamy te rozpoznane fragmenty, a gdzie mamy te zupełne luki. Analizujemy też DNA osób, które mają wspólne DNA z tymi naszymi potencjalnymi przodkami. Tak naprawdę im bliższego przodka szukamy, na przykład tak jak w przypadku Pomeli to był poszukiwany ojciec. No tutaj jest po prostu, jakby było wiadomo, że jest rozdzielany na stronę matki i ojca, i ta cała strona ojca była znakiem zapytania. Jeżeli mamy takiego dalszego jakiegoś krewnego, powiedzmy, że jest to pradziadek, no to potrzebujemy w pierwszej kolejności
rozpoznać tyle znanych krewnych, których możemy przyporządkować do jakich miejsc w genealogii, i potem widzimy, gdzie mamy te puste miejsca, które potrzebujemy uzupełnić, które osoby tam z nami właśnie mają to wspólne DNA, które potencjalnie są spokrewnione przez tego nieznanego przodka. Tak to wygląda. No i najwyższe dopasowanie DNA do innych użytkowników to 0,3%. Czy warto kontaktować się z osobami z takim dopasowaniem? Czy raczej nie warto, bo to będzie bardzo daleki krewny? Tutaj sobie sprawdzam, 0,3% to jest około 22 centymorgany. No to naprawdę wyjątkowo mało. Jestem ciekawa, w jakiej to jest firmie i też, Ela, czy wgrywałaś do innych firm. Byłoby warto sprawdzić. 0,3, czy właśnie, bo to jest 0,3, czy to są 3 jednak procenty? Bo jeżeli 0,3, no to rzeczywiście to jest około 20-20 parę centymorganów, to nie jest bliskie pokrewieństwo. Ale nadal warto. Mi się udawało znaleźć wspólnych krewnych nawet przy 10-15 centymorganach, więc to jest jeszcze mniej. Tylko trzeba mieć bardzo ładnie rozwiniętą genealogię i z czasem będą pokazywały się nowe osoby, więc tutaj ja bym poleciła wgrać swój wynik do innych baz, do tych, do których można, plus i zobaczyć, jak to tam wygląda i po prostu poczekać, ponieważ cały czas pojawiają się nowe osoby w bazie i zdarzają się niesamowite historie, jak bliskie pokrewieństwo potrafi się pokazać, więc życzę tego, żeby pojawiły się jak najszybciej. Czy fazowanie wyników GetMatch ma sens, gdy nie mamy przetestowanych rodziców? Jeżeli nie mamy przetestowanych rodziców, to w GetMatchu nie zrobimy fazowania. Potrzebujemy co najmniej jednego wyniku, co najmniej jednego rodzica, żeby zrobić fazowanie w GetMatchu. Więc nie zrobimy fazowania bez wyniku rodzica żadnego. Natomiast fazowanie, jeżeli mamy taką możliwość, ma sens, ponieważ ono nam odrzuci wyniki fałszywie dodatnie, kiedy będziemy takim zestawem operować i analizować. Zrobiłam test YD na bratu mojego taty. Wyszła haplogrupa I2A. W jakim stopniu ja dziedziczę te geny? Powiedziałabym, że w symbolicznym, ponieważ jako kobiety my nie mamy Y, czyli to, że ja sobie analizuję na przykład haplogrupę mojego taty, no to ja nie mam YDNA, ja go nie przekażę dalej. W jaki stopniu? Więc jeżeli chodzi o dziedziczenie, to by było na tyle. To jest po prostu z perspektywy, na przykład dla mnie jako kobiety, to jest taka ciekawostka historyczna, ale też możliwość po prostu przekazania informacji mojej rodzinie, bo mój tata nie jest jedynym potomkiem, który przekazuje tego Y-ka. Kobiety po prostu nie dziedziczą, nie dziedziczą chromosomu Y. Kiedy można mówić o bliskim pokrewieństwie, ile trzeba mieć wspólnych CM, centymorganów? Bliskie pokrewieństwo. To bardzo zależy. Na przykład dla mnie kuzyn drugiego stopnia, czyli osoba, z którym mam wspólnych pradziadków, to jest bliski kuzyn. Dla mojego męża to jest siódma woda po kisielu. Więc to jest bardzo różnie można na to patrzeć. Bliskie pokrewieństwo. Czasem jest tak, że mamy z kimś kilkaset centymorganów i nadal nie wiemy, gdzie te osoby w naszym drzewie umieścić. Ale rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby określić jakiś próg, na który macie patrzeć. No ja bym powiedziała, że na początek na przykład ja patrzyłam na wszystkie powyżej 70 centymorganów, bo to są gdzieś mniej więcej kuzynowie trzeciego stopnia i rzeczywiście można prędzej czy później znaleźć tutaj wspólnych przodków, ale potem już patrzymy powyżej 50 i także, no ale tutaj no to bliskie pokrewieństwo jest po prostu, to bardzo zależy. Jak odsiewać wyniki, które nam się wyświetlają?
Patrzycie na najdłuższy segment procentowo, zwłaszcza jeśli druga osoba nie ma rozwiniętego drzewa. Tak, najdłuższy segment ma znaczenie, czyli ma znaczenie ogólna suma centymorganów. Najdłuższy segment tak, no bo załóżmy na to, jeżeli mamy z kimś dopasowanie 30 centymorganów na jednym segmencie, więc wiemy, że to jest taki konkretny kawałek. A z inną osobą mamy 30 centymorganów, ale na trzech, czterech segmentach. To ta druga osoba to będzie takie, to może być trudniejsze do znalezienia pokrewieństwa niż w tym pierwszym przypadku. Ale jak odsiewać wyniki? Ja w takiej sytuacji, bo myślę, że tutaj jest chyba największy problem, że ktoś nie ma rozwiniętego drzewa. Ja bardzo często po prostu rozwijam sobie ich analogię. Patrzę na to, z jakimi innymi osobami też mamy wspólne DNA. Ta osoba, ja i kto jeszcze inny ma wspólne DNA. Czy te osoby mają rozwiniętą genealogię? Czy tam jestem w stanie coś znaleźć? Jeżeli również nie, no to znowu patrzę sobie na moją mapę chromosomów, na których segmentach, na których chromosomach mam wspólne DNA z tą osobą. I wtedy wiem już u mnie, jak jesteśmy spokrewnieni, więc mam już zawężoną linię, na którą powinnam patrzeć i na których też przodkach tych innych osób, z którymi jesteśmy spokrewnieni, powinnam się skupiać. Dobrym też sposobem jest i wydaje mi się, że każda firma umożliwia, na pewno MyHeritage, na pewno Ancestry, oznaczanie sobie maczy. My możemy sobie na przykład wymyślić własny system, na przykład podziału na czterech dziadków, albo podziału na ośmiu pradziadków i wymyślimy sobie, że na przykład zimne kolory to są ze strony ojca, jakieś tam niebieskie, odcienie niebieskiego, a ciepłe ze strony mamy, na przykład jakieś odcienie, nie wiem, różu, pomarańczu i tak dalej. I zaznaczamy sobie te osoby z naszej listy według tych kolorków, bo jesteśmy w stanie to określić, nawet jeżeli nie znamy dokładnie wspólnego przodka, ale wiemy to po wspólnych innych dopasowaniach i po naszej mapie. Jaką pani poleci książkę, podręcznik, w której omówiona jest genetyka od podstaw? Dla osoby, której wiedza zatrzymała się na poziomie ogólniaka ukończonego prawie 30 lat temu, biologiczna Marcin. Mam takie książki i nawet cieszę się, bo od niedawna mam też do polecenia polską pozycję. Oj, no, to może nie, to jest taka zaawansowana. Ale mamy tak. Mamy książkę pani Grażyny Rychlik, Genealogia i DNA, która została wydana, zdaje się, że 3, może 4, no już teraz będą 4 lata, ale mimo, że ta książka została wydana 4 lata temu, ona się bardzo dobrze, że tak brzydko powiem, zestarzała, ponieważ jest nadal bardzo aktualna. Także polecam książkę pani Grażyny Rychlik. Mamy tutaj omówione naprawdę całą podstawę i wszystkie najważniejsze te tematy. DNA autosomalne, YDNA, mtDNA, podstawy, analizy, więc na pewno polecam tę książeczkę. Ona jest do kupienia bezpośrednio w wydawnictwie, które ją wydało. Inna książka, która ma tę zaletę, że ma trochę grafik, to jest książka Blaine'a Bettingera, tylko że ona już jest wydana po angielsku, nie ma polskiej wersji. Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. I ona ma fajne, właśnie graficzki tutaj. Czasem dobrze jest spojrzeć i zobaczyć jakiś schemat, który nam ułatwi zrozumienie czegoś. Więc polecam te dwie książki. Podstawy są ekstra. Witam. Wieloletnie poszukiwania ojca, ojca mojej babci, prapradziadka. Ojciec babci to pradziadek, nie prapradziadek. Ojciec mojej babci, był nieślubnym dzieckiem. Mam test swój i swojej mamy. Czy to wystarczy? Rozumiem, że mama to jest córka tej babci. Reszta rodziny niestety już zmarła. Testy zrobione w MyHeritage. Ojca mojej babci. Tutaj nie jestem pewna, czy nieślubnym dzieckiem był ojciec babci,
czy babcia była nieślubnym dzieckiem. Tak czy inaczej, tak, to jest możliwe i na pewno tutaj więcej informacji da nam wynik mamy, ponieważ mama jest pokolenie wyżej, ma 2 razy więcej informacji. I ta analiza, tak jak wcześniej wspomniałam właśnie, czyli najpierw rozpoznajemy jak najwięcej osób, które jesteśmy w stanie określić z tą znaną genealogią, a potem patrzymy na te luki, których nam brakuje i je uzupełniamy. Również przydaje się bardzo mapowanie chromosomów. Czy ma Pani jakieś wskazówki dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z genealogią? Od czego zacząć? Co trzeba wiedzieć? Czy od razu mogę wybrać firmę i robić test? Moich wskazówek dla osób, które zaczynają. To pierwszą wskazówką powiedziałabym, żeby się nie zrażać, bo na początku tej wiedzy jest bardzo dużo i wydaje się ona taka przytłaczająca. Przynajmniej ja tak miałam. Tylko po prostu sobie powolutku, krok po kroku wszystkiego się dowiadywać. Od czego zacząć, co trzeba wiedzieć? Myślę, że właśnie obie te pozycje książkowe są bardzo dobre do tego, żeby rozeznać się w tych podstawach. I oczywiście polecam też czytanie mojego bloga i na social mediach też, oprócz artykułów, które piszę na blogu, to na social mediach też staram się umieszczać różne dodatkowe informacje i ciekawostki. Na pewno przydaje się solidna wiedza genealogiczna, więc tutaj polecam materiały Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, doskonałe webinary, z których sama korzystałam. Czy od razu mogę wybrać firmę i robić test? Oczywiście, polecam. To jest najlepsze, co możemy zrobić, to stosować tę naszą wiedzę w praktyce. Na przykład, nie wiem, znowu wrócę do tej mapy chromosomów, ale to jest właśnie coś, co po prostu możemy zrobić błędy, usunąć, wrócić, ale w praktyce dowiadujemy się najwięcej i uczymy najwięcej. Więc życzę powodzenia. No i pamiętać o tym, że warto jest zacząć testowanie od najstarszych pokoleń. Na czym polega mapowanie chromosomów? Mapowanie chromosomów to jest przydzielanie naszego segmentów DNA. Wyobraźmy sobie właśnie taką mapę, która jest. Każdy z nas ma 46 chromosomów, czyli 23 pary. Mamy 23 pary tych chromosomów i to jest nasza mapa. I my uzupełniamy informacje na tych wszystkich chromosomach, po których przodkach mamy DNA na poszczególnych częściach tych chromosomów, ze strony mamy i ze strony taty. Czyli ta mapa to jest nasza informacja, taka nasza genealogia na genach. Mapa chromosomów umożliwia nam spojrzenie na których chromosomach mamy z kimś wspólne DNA. Patrzymy na naszą mapę i wiemy, aha, okej, to ja jestem z tą osobą spokrewniona przez mojego prapradziadka Piotra, który mieszkał tu i tu. To jest tak doskonałe narzędzie. Bardzo polecam robienie mapy chromosomów. Można robić nawet od samego początku sobie regularnie, sukcesywnie ona będzie przerastać razem z tym, jak będziemy rozpoznawali coraz więcej krewnych wśród naszych dopasowań. Czy jeśli mamy dużą sumę centymorganów, ale rozbitą na wiele małych kawałków, czy to może świadczyć, że mamy wielu różnych przodków dość daleko? Chodzi mi na przykład, jeżeli różni przodkowie mieszkali na jednym terenie. Tak, tak może być. Tak może być. To jest tak zwany ubytek przodków, kiedy okazuje się, że możemy być w różnych liniach spokrewnieni przez tych samych przodków. I wtedy mamy właśnie bardzo dużo małych kawałków, ale bo tu jest napisane, że wiele małych kawałków, tak naprawdę bardzo dużo tych małych kawałków to jest w społecznościach takich endogamicznych, w których to wrzynianie się
spokrewnione osoby występowało przez wiele pokoleń. Jeżeli to jest jakieś jedna para czy dwie pary, które się pojawiają gdzieś tam w przeszłości, to nie będzie tak, że to będzie bardzo dużo małych kawałków. To będą jakieś pojedyncze kawałki. Ale tak, one mogą się zdarzyć wtedy w dwóch różnych liniach. Okej. Kinga chyba zakończyła webinar. Dobrze, to ja serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i życzę powodzenia w rozpoznawaniu maczy. Życzę dobrej zabawy przede wszystkim Tak. z genealogią genetyczną. Webinar się zakończył, ale jeszcze możemy ogłosić wyniki konkursu książkowego. Tak. Dzięki. Dzięki. Już patrzę, dobrze. Książkę wygrał Marcin Paderewski oraz Magdalena Szczodra. Gratulacje. Gratulacje. Super. Dziękuję bardzo. Życzę Wam miłego wieczoru. Życzę powodzenia i bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Hej.